Dzień dobry moi drodzy, zapraszam Was na nowego vloga remontowego, w którym pokażę Wam zmiany od stolarza. Mamy nową szafę, szafkę na buty oraz meble w łazience, także zdecydowanie jest co pokazywać. Ale jeszcze tak nawiązując do poprzedniego vloga, pokażę Wam ceramikę, którą stworzyłam. W poprzednim vlogu pokazywałam Wam, jak tworzę te rzeczy oraz szkliwie, a już jakiś czas temu odebrałam taki, wiecie, efekt po wyschnięciu, po wypaleniu, także czas Wam to pokazać. Zacznę od dwóch kubków, ponieważ w jednym z nich sobie zrobię teraz właśnie kawę. Mam jeszcze mniejszą czarkę, którą tworzyłam na kole. Całość jest pokryta tym samym szkliwem, dlatego można powiedzieć, że to jest zestaw. Dla mojej przyjaciółki zrobiłam taką oto miseczkę. To jest rzecz, która mi za to nie wyszła. Zobaczcie. Ta część wygląda jak po prostu taka odcięta. Na koniec jeszcze podstawki na biżuterię. Wiecie co, to teraz to wszystko poukładam, ponieważ postanowiłam, że zrobię na drugie śniadanie gofry, zrobię ich więcej i po prostu część zamrożę. No wiecie, że ja robię tak bardzo, bardzo często. I od razu Wam mówię, że gofry robię z przepisu Ania gotuje, one wychodzą za każdym razem. Dobra, jak widzicie, gofry są już zrobione. Dzisiaj stawiamy na drugie śniadanie na taką typowo owocową wersję. Mam tutaj dżem bio z ksylitolem o smaku truskawkowym. Do tego dżem bio o obniżonej zawartości cukrów, o smaku brzoskwiniowym, czyli smaku mojego dzieciństwa. I na koniec deser owocowy Superfood Bio. Marka tych wszystkich produktów to Stowit i dzisiejszy film powstaje we współpracy reklamowej. Świetne jest to, że mamy wybór między obniżoną zawartością cukru a ksylitolem, ale też przy okazji testów tej marki miałam okazję po raz pierwszy przetestować deser tego typu. Zobaczcie na jego konsystencję. Moim zdaniem nadaje się po prostu idealnie na gofra. To jest też trochę mniej słodkie i można zjeść jako przekąskę na raz. W składzie mamy między innymi 4 owoce oraz słonecznik. I słuchajcie, te produkty posiadają certyfikat Euroliścia, który potwierdza, że po prostu powstały w zgodzie z zasadami rolnictwa ekologicznego. Przykładowo przy ich produkcji nie stosowano środków chemicznych, pestycydów czy nawozów sztucznych. Polecam Wam sprawdzić te produkty, w szczególności, że jest ich aż taka różnorodność dla osób o różnych preferencjach. Plus też po prostu mamy pewność, w jaki sposób zostały wyprodukowane. W opisie zostawiam Wam więcej informacji i widzimy się za chwilę w pokazywaniu zmian. Czas pokazać Wam wszystkie zmiany i zaczynamy od pierwszego pomieszczenia od razu po wejściu do mieszkania. Tak, dla przypomnienia, w ten sposób prezentowało się pomieszczenie przed remontem. Było tutaj zdecydowanie ciemniej. Nie wiem, czy dokładnie to pamiętacie, ale pozbyliśmy się drzwi oraz ściany nad drzwiami. Modyfikowaliśmy układ ścian w salonie. Dzięki temu do pomieszczenia zaczęło wpadać więcej światła, a nowe otwarte wejście jest lepiej oświetlone. Teraz widzicie przebitkę z wyglądem tego pomieszczenia przed wizytą stolarza, a teraz stan aktualny. Na dole brakuje nam jeszcze listwy, natomiast i tak różnica jest ogromna, także listwa na spokojnie niedługo zostanie tutaj dorobiona. Dzisiejsza pogoda jest naprawdę zmienna, dlatego też możliwe, że część filmu nagram przy sztucznym oświetleniu. Teraz jeszcze nie jest tak źle, ale słuchajcie, mamy godzinę 11:20, 11:30, także no naprawdę ta pogoda ostatnio nas nie rozpieszcza. Ale wracamy do tematu zmian w pierwszym pomieszczeniu. Zależało nam tutaj najbardziej na lustrzanych frontach, a to dlatego, że to jest naprawdę wąska przestrzeń. Sporą część tego pomieszczenia mamy zabudowaną, a fakt, że zdecydowaliśmy się na lustro, sprawia, że ta przestrzeń nie przytłacza tak mocno, nie jest ciasna w odczuciu, tak jak wyglądało to przed remontem. Lustrzana szafa została podzielona na 4 moduły, tak właściwie 4 i fragment. Zaraz Wam zresztą o tym więcej opowiem. Na górze mamy narzędzia, a niżej mamy szuflady, przykładowo z moimi czapkami, jak to się prezentuje. Na dole też mamy na przykład mnóstwo reklamówek na zakupy. W drugim module przechowujemy rzeczy potrzebne do pracy, czyli na przykład paczki. W kolejnym module są moje kurtki, oczywiście jakaś tam, wiecie, ich część. Na górze takie typowo zimowe buty, a niżej mam też miejsce do przechowywania kozaków. Muszę, wiecie co, zainwestować w porządne prawidła i w porządne wypełniacze do kozaków, bo na ten moment wygląda to po prostu w ten sposób. Ale mam jeszcze taki wkład na buty, natomiast aktualnie on jest po prostu pusty. Kolejny moduł wygląda podobnie. Lustro znajduje się nie tylko na frontach. Jeden fragment jest przyklejony do ściany. Jak mówiłam, nie mamy jeszcze listwy na górze, listwy na dole, natomiast są to już takie, wiecie, drobne elementy, które aż tak nie wpływają na odbiór całości. Aktualna szafka na buty jest zdecydowanie większa od poprzedniej, a swoim kolorem oraz wykończeniem nawiązuje do regału w salonie. Wykonanie szafki na buty zleciliśmy stolarzowi, natomiast uchwyty zamawiałam już sama przez internet. Finalnie całość wygląda naprawdę spójnie. Pokazuję Wam od razu, jak wygląda wnętrze. Część butów trzymam w garderobie, a część właśnie tutaj. Ten obraz znacie doskonale.
doskonale, jeżeli regularnie oglądacie serię remontową, ponieważ on wędruje w sumie od pomieszczenia do pomieszczenia. Tworzyliśmy go tutaj razem, ale on skrywa nasze inne obrazy. Ale plan jest taki, żeby tutaj powiesić puzzle. Zrobione już, złożone. Tylko to jest tak trudny wzór, w sensie te elementy są tak do siebie podobne, jest ich 1000. Do tego kształty sprawiają, że naprawdę wymaga to ogromu pracy, także na ten moment podjęłam się tego fragmentu, ale no docelowo mam nadzieję, że złożymy całość. Pozostała część salonu, zresztą tak jak wspominałam, jest bez zmian. To samo dotyczy sypialni oraz korytarza. Znajdujemy się właśnie w garderobie. W tym module mam szufladę, z której wyjęłam właśnie ten oto wkład, który na początku sprawdzał się naprawdę rewelacyjnie, natomiast z czasem po prostu stwierdziłam, że w tej szufladzie wolę przechowywać biżuterię, więc szukałam czegoś, co ma po prostu więcej przegródek, więcej podziałek. Muszę też tutaj jeszcze poprzeglądać część rzeczy, część wziąć z innych miejsc w mieszkaniu, generalnie dokończyć ten temat, ale na ten moment tak prezentuje się szuflada. Zmiana wypełnienia w jednej z szuflad jest tak właściwie jedyną zmianą, jaka nastąpiła w garderobie od ostatniego filmu. Za to w łazience nastąpiły ogromne zmiany. Zacznijmy jednak od stanu przed remontem. Na początku były to tak właściwie dwa pomieszczenia z pionem biegnącym przez sam środek. Stworzyliśmy nowy układ, który udało nam się zrealizować. I słuchajcie, jeszcze w poprzednim odcinku łazienka wyglądała w ten sposób, a teraz wygląda tak. Na samym początku remontu wspominałam Wam o tym, że zależy nam na naprawdę prostej łazience z minimalistycznym efektem, mianowicie, żeby wszystkie zabudowy były w kolorze górnego gresu, także właśnie na coś takiego postawiliśmy. Zapraszam Was do swojego królestwa. Przechowuję tutaj większość produktów, czyli m.in. pielęgnację twarzy, pielęgnację włosów, dezodorant, płyn do soczewek i tego typu tematy. Tutaj na górze mam też moje akcesoria do stylizacji włosów, a na samej górze, czego chyba w aktualnym kadrze nie widzicie, kosmetyczki i depilatory, także już zmieniam kadr i dokładnie Wam to wszystko pokazuję. Także tam są wspomniane kosmetyczki, depilatory, z boku jeszcze woreczek strunowy do bagażu podręcznego na różnego rodzaju wyjazdy i loty, bałki i sprzęt do stylizacji włosów, niżej pielęgnacja ciała oraz włosów. Są też przy okazji krople do oczu, jak widzicie, pełno gumek do włosów. Na ten moment nie znalazłam lepszej metody na przechowywanie tego, a inaczej cały czas gubię gumki, dlatego tak to właśnie wygląda. Niżej mamy pielęgnację twarzy. Nie wiem, czy pamiętacie, ale tutaj są liczniki, także one zostały przykryte. I zobaczcie, tutaj mamy uchwyt, na którym przechowuję swoje etui na okulary. Także staram się maksymalnie wykorzystać całą przestrzeń. A teraz czas na zabudowę, z której jestem naprawdę zadowolona, w szczególności, że mieści tyle funkcji, już Wam pokazuję. Mamy tutaj naszą pralkę, wyżej suszarkę, na górze detergenty i po prostu całość działa idealnie. Nic się nie wysuwa, pralka i suszarka otwierają się tutaj na styk. Drzwiczki również, to była kombinacja, żeby wszystko wyglądało tak jak aktualnie właśnie się prezentuje. Od boku jeszcze brakuje nam silikonu, zarówno przy łączeniu szafki oraz tej zabudowy, jak i przy lustrze. Takich rzeczy, które musimy jeszcze dokończyć, to na przykład ostatnie oświetlenie, którym zajmiemy się już niedługo. Jeszcze Wam tak powiem, że ostatnio jak ktoś do nas przychodził, to nawet nie wspominaliśmy o tych zmianach. Wchodzimy nagle do łazienki i miało takie wow, tu się tyle zmieniło, także naprawdę to jest widoczne. Też pod kątem sprzątania jest dużo łatwiej, bo jednak nie ma aż tylu wolnostojących elementów, które po prostu zbierają kurz, że ja jestem po prostu zachwycona. Ostatnią nowością w łazience jest ta oto szafka z szufladami. W górnej trzymamy kosmetyki, w dolnej trzymamy ręczniki. Tutaj też widzicie uchwyty, które nawiązują do naszej szafki RTV oraz szafek nocnych. To są dokładnie te same uchwyty marki Pastform. Dla przypomnienia pokazuję Wam jeszcze, że mamy drzwi w kolorze górnego gresu. Zresztą tak samo jak nowe meble. I to właściwie tyle, jeżeli chodzi o wszystkie zmiany, jakie u nas nastąpiły. Także dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Wpadajcie do mnie na Insta, ponieważ tam jestem zdecydowanie najczęściej. I to tyle ode mnie. Trzymajcie się. Pa, pa.